Jestem teraz u bojowców nowoangielskich. Tak, akurat stoi kogutek. Mam już u siebie 2 lata. Latem żeśmy kupowali, więc latem będzie już 3. rok. Jak one są u nas, on był kupiony właśnie w parce razem z tą kurką. To jest kurka srebrno szyja, czarna taka. Bo mieliśmy wcześniej jeszcze, aż musiałbym się tu rozejrzeć, bo jeszcze one jedną mamy kurkę tutaj z nimi. I była złoto szyja, no i cała czarna, ale wiem, że żeśmy jedną tą złoto szyjkę żeśmy sprzedali. Także zostały już u niego 2 kurki. A tu oczywiście nieodłączny pawik. On zawsze, jak tylko to przychodzę coś pokazać, to przylatuje. Zawsze przychodzi się przywitać. To taki maluszek. No ale dziś nie o tobie, tylko o naszych kurkach. Teraz rozejrzę się, gdzie tu jeszcze jest druga nasza kurka. A widzę, że siedzi właśnie, jest tutaj. Siadła sobie wyżej. Ale widzę, że też właśnie srebrno szyja. Ma takie właśnie srebrne piórka wokół szyi, wokół głowy. Także miałem tylko tą jedną złotą szyjkę i ona już poszła i zostały nam tylko już te 2 kureczki. Fajna to odmiana jest, dlatego że one wcześniej bardzo znoszą jajka. Ja pamiętam w zeszłym roku i naprawdę były jeszcze mrozy w styczniu, a one już nam na koniec właśnie miesiąca zaczęły znosić jajka, więc mam nadzieję, że i w tym roku tak będzie, że powiedzmy już za jakiś miesiąc już te kureczki zaczną nam nieść jajeczka. Także moglibyśmy planować sobie już inkubację tych jajek. Tak szczerze powiedziawszy, pamiętam, już to był taki okres, no czerwiec, no już lipiec może nie, w lipcu już nie wstawiałem, ale już mi się nie chciało, pamiętam, tych jajek wstawiać. Te kurki ciągle mnie znosiły. Mnóstwo ich miałem, naprawdę. Ten kogut to jest niezawodny. Już mi się nie chciało tych jajeczek, jak mówiłem, wstawiać, ale już minęło pół roku i tak szczerze powiem, że chyba chętnie bym te jajeczka zaczął zbierać i na nowo inkubować. Pamiętam, że rodziły się właśnie kogutki, to były wszystkie identyczne jak on. Czy taki przód miał właśnie cały nakrapiany, biało-czarny, takie właśnie skrzydełka złoto, złoto-rude. No i oczywiście wielkie, wielkie grzebienie i długie nogi, no to ta rasa tak ma u siebie. Także wszystkie takie się rodziły, a kurki, no to tak jak właśnie ta, albo ciemne, takie czarne ewentualnie, złoto szyjki lub srebrne szyjki, o których już wcześniej tu wspominałem. No siedzą, jak widzicie, razem z pawiami w wolierce. Tu wcześniej miałem ich troszkę więcej, natomiast teraz już zostawiłem sobie tylko te 2 kurki właśnie z tym kogutem. Całą tą młodzież żeśmy sprzedali. No i chyba tak samo będzie w tym roku, że nie będę ich po prostu dużego stada trzymał. Nie ma takiej potrzeby. Lepiej sobie właśnie zostawić 1 parkę. I niech one sobie tutaj siedzą. No ten jak zwykle przyszedł do mnie. Nic nie mam do ciebie. Nic nie mam. Też wam nie trzeba, tu widzę. Owoce jakieś leżą jeszcze. Ziarna też widzę, że macie. I to jeszcze od papug namieszane widzę z różnymi właśnie warzywami czy owocami pokrojonymi w kosteczkę.